Dzień dobry, kochani. Witam Was dzisiaj serdecznie. Chciałam Was dzisiaj zaprosić na przepyszne pączki. Pączki, które będą z dodatkiem gotowanych ziemniaków. Powiecie, dziwna sprawa. No może i dziwna, ale bardzo smaczna, dlatego warto spróbować, bo naprawdę są warte grzechu. Przede wszystkim utrzymują dłużej świeżość takiego pączka i w smaku naprawdę są mega puszyste, no wybitne, tak? Trzeba spróbować, żeby wiedzieć, o czym się mówi. Słuchajcie, praca jest bardzo prosta i naprawdę bardzo szybka, pomimo że jest z drożdżami, nie trzeba się tam z nimi bardzo wielce obchodzić, poza oczywiście sprawą temperatury, która jest ważna dla drożdży, czyli robiąc cokolwiek, nie przekraczamy jej tam powyżej 35 stopni, to już jest tak bezpiecznie. Dlatego tylko na to uważajcie, a cała reszta tak naprawdę wkładamy wszystko do jednego gara, mieszamy, wyrabiamy ciasto i czekamy tylko, żeby nam wyrosło, a później będziemy już formować nasze pączuszki, także naprawdę w jedno popołudnie bez problemu sobie poradzicie, żeby ugościć pączkami swoich gości bądź też domowników. No cóż, nasze pączki, jak zwykle na Andrzejki, na Tłusty Czwartek, no to po prostu muszą być. No ale to wiadomo, że nie tylko, bo pączek jest dobry na każdą okazję i na troski, i na radości. Także chciałam Wam polecić ten przepis, spróbujcie. Myślę, że na pewno sobie dacie radę i nie będzie z tym żadnego kłopotu. Co będziemy potrzebować do naszych pączków? Mąka, mleko, cukier, dwa jajka, masło, ziemniaki ugotowane i już przepuszczone przez takie wyciskarkę, żeby właśnie się rozdrobniły, drożdże i szczypta soli. To będziemy potrzebować do samego ciasta. Do smażenia pączku będziemy potrzebowali olej. Można oczywiście smażyć na smalcu. Można również na maśle klarowanym. Nie próbowałam na maśle, bo uważam, że to drogi sport, ale podobno są wybitne. Co jeszcze? No i oczywiście potrzebujemy wkład do naszych pączków. Z czym będziecie jeść takie pączki? To tylko od Was zależy, z czym lubicie. Wiem, wszyscy lubią z różanymi powidłami, czy z różanym dżemem, czy wszystko co z różą. No ja niekoniecznie ten smak uwielbiam, dlatego jeżeli mogę decydować, a w swoim domu mogę decydować, to wolę, żeby on był z powidłami, które sama robiłam, są bez grama cukru, i z ajer koniakiem. Także słuchajcie, zaczynamy. Mleczko lekko podgrzejcie, tak żeby miało taką temperaturę ciała. Nie przekracza 35 stopni. Ja już podgrzałam, także w tej chwili robimy w naszej misce z mąką robimy dziurkę. Rozdrobnimy tylko drożdże, żeby one się ładnie później wymieszały z naszą masą. Oczywiście rączki umyte. I teraz wylewamy do tego mleko. Do tego samego garnuszka wkładamy masło i podczas gdy będziemy się tutaj zajmować naszym ciastem, roztopimy sobie to masełko. O, właśnie już się roztapia. Do tego dodamy cukier. Tak właśnie może być cały, bo i tak będziemy wszystko razem mieszać. Do tego dodajemy jajka. Też przemieszamy sobie troszkę. Oczywiście szczyptę soli. I dodajemy również nasze ziemniaki. One są lekko ciepłe. I nasze masełko nam się roztapia, a my w tym czasie wyrobimy całe ciasto. Na wstępie wyrobimy to łyżką. Ale cudownie pachnie drożdżami. Już nam się dość ładnie to wszystko przemieszało. Teraz sobie delikatnie wyrobimy.
To już ręcznie. Oczywiście można robić w mikserze. Jak wiecie, u mnie praca rąk to jest to, co relaksuje, co sprawia przyjemność, kiedy można takie ciasto wyrobić właśnie swoimi rękoma. Ładnie zagniatamy. Dobrze, i mamy teraz wstępnie wyrobione ciasto. Dolewamy teraz nasze rozpuszczone masełko. I teraz będziemy je masowywać, nasze ciasto. Piękne ciasto jest delikatne, także nic mu nie brakuje. Ono ze sprawą ziemniaków się będzie trochę kleić, ale tym się nie przejmujcie, bo to jest dosłownie ten moment przed wyrośnięciem. Cudownie już pracuje się, wszystko pięknie wyciąga, ładnie wyrośnie. Myślę, że na godzinkę najlepiej je wstawić do piekarnika tak na 30 stopni i niech ono sobie godzinkę tam postoi, to nam pięknie wyrośnie i będą pycha ponczusie. Musi podwoić swoją objętość. Proszę kochani, ciasto pięknie nam urosło i nawet bardzo szybko mu to poszło. O, przykleiło się do folii, no cóż. Co Wam się uda ściągnąć, to można ściągnąć, co nie, to trudno. I teraz, moi drodzy, podsypiemy stolnicę i będziemy nasze ciasto wyciągać na blat. Dobrze, teraz sobie trochę omączymy ręce i delikatnie omączymy nasze ciasto z każdej strony, tak żeby nam się nie lepiło. Jest cudownie puszyste. Teraz sobie je troszkę rozwałkujemy. Wałeczek omączyć. Dobrze, i tak starczy. I teraz będziemy wykrawać szklanką. Właściwie są dwa sposoby. Można je zawijać, ale my nie będziemy zawijać, dlatego to ciasto powinno być grubsze. No powiedzmy centymetr, półtora nawet. Będziemy wykrawać szklaneczkę. Można rozwałkować na cieńsze kawałki i wtedy można również zawijać do środka razem z powidłami czy z innym wkładem. Dobrze, kochani, spróbujmy, czy już jest nasz tłuszcz gotowy. Kawałeczek ciasta wrzucimy i powinien od razu wypłynąć na wierzch, tak, jak najbardziej. Dobrze, i teraz po kolei wrzucamy nasze ponczusie. Tak, żeby miały luz na naszej patelni. I one teraz powinny się powolutku dosmażać. Cztery w zupełności widzę starczą. One jeszcze oczywiście rosną. Gdyby Wam się za mocno przypiekały, to zmniejszcie gaz. One muszą mieć czas, żeby w środku również się dopiec. Proszę, piękne pąki.
Około 2-3 minut na każdej stronie. Jak nam się ładnie przyrumienią, to przewracamy. Cudowne. I z drugiej strony również około 2-3 minut. I już możemy go zdjąć. I teraz wkładamy kolejne, powolutku, delikatnie, uważajcie, żeby się nie oparzyć. I powolutku niech dochodzą. W międzyczasie te pączki, które już nam się odsączyły, przekładamy na talerz. I przewracamy na drugą stronę. Nasze pończochy upieczone. Teraz, no jeśli macie szprycę albo taką szczykawkę dużą, to można szczykawką. Ja robię taką szprycą z rękawem. Będę naszczykiwać nasze pączuszki i będę to robiła ajer koniakiem i naszymi powidłami. Gdy będziecie robić ajer koniakiem, ustawcie je na chwilę na boku, żeby ajer koniak ładnie się posadowił w środku i nie wypłynęła Wam część od razu. Dobrze, kochani, to zaczynamy. Zrobimy teraz lukier. Co prawda cukier puder, mniej go wychodzi i są wtedy mniej słodkie, ale jak mój ekspert stwierdził, jednak z lukrem są najlepsze. Myślę dokładnie tak samo, więc zrobimy z lukrem. Taką nie za grubą powierzchnię, delikatnie je przemuśniemy właśnie lukrem, taki dość rzadki. Możecie nawet dodać jeszcze na lukier skórkę pomarańczy, ci co lubią. Ja akurat pączków nie łączę ze skórką pomarańczy, ale jak najbardziej można. Wszystko tak naprawdę powinniście pod siebie, pod swoje smaki dostosowywać, żeby być zadowoleni z końca swojej pracy. Dobrze, kochani, nasze pączuszki już gotowe. Wyszło ich 13. Myślę, że słuszna ilość, jak na jeden wieczór. Będziecie na pewno smakiem zachwyceni, gwarantuję. Jak widzieliście, są bardzo proste w przygotowaniu, także zachęcam, spróbujcie, żeby mieć też własny osąd na temat tego, jak smakują pączki z ziemniakami. Jeżeli filmik Wam się podobał, zapraszam do kolejnych filmików. Łapka w górę, subskrybujcie kanał i pozdrawiam Was serdecznie. Smacznego!